Już od pewnego czasu trwały starania miasta Bolesławca o dofinansowanie z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na gospodarkę niskoemisyjną. Chodziło konkretnie o dofinansowanie kompleksowej modernizacji oświetlenia w mieście. Te starania zakończyły się już sukcesem. Mam bardzo dobrą wiadomość, która jest, przynosi zapowiedź rewolucji, jeśli chodzi o zmianę systemu oświetlenia w Bolesławcu. Otóż Bolesławiec był liderem przedsięwzięcia, które dotyczy w sumie 7 gmin. My opracowaliśmy projekt, który złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego, ale zaproponowaliśmy gminom, które razem z nami chcą zmienić system oświetlenia, żeby razem z nami taki projekt złożyły. Oprócz Bolesławca w tym projekcie uczestniczą gmina i miasto Lwówek Śląski, gmina miejska Zgorzelec, gmina miejska Duszniki Zdrój, gmina miejska Lubań, miasto i gmina Bogatynia oraz gmina miejska Zawidów. W sumie dostaliśmy prawie 40 milionów złotych na modernizację systemu oświetlenia ulicznego, z tym, że nie jest to takie klasyczna wymiana żarówek czy nawet opraw oświetleniowych, to jest projekt znacznie dalej idący. To jest wymiana ogromnej ilości punktów świetlnych, latarni. To jest wprowadzenie inteligentnego miasta, czyli to smart city, do systemu sterowania oświetleniem. W zasadzie można sobie wyobrazić, że z telefonu komórkowego, ze smartfona będzie można tymi lampami sterować. Poza samym oświetleniem na lampach umieszczone będą też urządzenia mierzące liczbę przejeżdżających samochodów. Natomiast w przyszłości do rozważenia będzie użycie tych lamp do rozprowadzania internetu. Efekt tej modernizacji przyniesie m.in. korzyść w postaci zwiększenia się ogólnego bezpieczeństwa w mieście. Bolesławiec stanie się dużo bardziej bezpieczny. Oświetlenie to niezwykle istotna część naszego życia. To, że poruszamy się w mieście wieczorem czy w nocy, jest jednocześnie, obywatel oczekuje tego, że będzie przemieszczał się w sposób bezpieczny, szczególnie to dotyczy chociażby przejść ulicznych czy różnego rodzaju miejsc, które czasami wydają się niebezpieczne bądź też stwarzają taki dyskomfort. W samym Bolesławcu przeprowadzenie modernizacji oświetlenia kosztować będzie niemal 12 milionów złotych. W tym prawie 9 milionów złotych będzie stanowić unijne dofinansowanie. Całość tej modernizacji wpisze się w realizowany od kilku lat w Bolesławcu system Smart City. To, co było takim moim marzeniem, system inteligentnego zarządzania oświetleniem. Jak Państwo pamiętacie, my przerabialiśmy, tak próbowaliśmy ten system inteligentnego zarządzania oświetleniem wprowadzać na niektórych nowych miejscach, w których powstawały nowe lampy, chociażby na osiedlu przy ulicy Piastów, czy na ścieżce łączącej ulicę Piastów z ulicą Tysiąclecia. I to się bardzo dobrze sprawdziło, dlatego że przynosiło dużo łatwiejszy sposób sterowania i też wymierne oszczędności. W liczbach planowana modernizacja wygląda imponująco. Zamontowanych będzie 3148 opraw LED. Pojawi się 1054 nowych słupów oświetleniowych. Każda oprawa posiadać będzie kontroler, który pozwoli indywidualnie nią sterować, ale też uruchamiać sterowanie w dowolnie skonfigurowanych grupach. Oszczędności, które będą wynikały z tego bardzo nowoczesnego systemu oświetlenia, czyli bardziej energooszczędnego, będą wynosiły około prawie 400 tysięcy złotych, a ilość gazów cieplarnianych, które zostaną zużyte do wyprodukowania tej energii, zmniejsza się o 60%. To są bardzo dobre wyniki i myślę, że staniemy się w tej chwili takim elitarnym miejscem, jeśli chodzi o jasność i bezpieczeństwo. Czyli taki, można powiedzieć, Bolesławiec wszystko jasne. Inwestycja ta ma być zrealizowana w ciągu 2 najbliższych lat.